Anna Dec, dzień dobry. Zapraszam na szczegółową prognozę na tę najbliższą przyszłość. Okazuje się, że będzie bardzo gorąco. To, co mamy teraz, to dopiero początek upału, a kolejny weekend nas naprawdę zaskoczy bardzo wysoką temperaturą i do tego praktycznie bezchmurnym niebem. Ale zanim to, jeszcze przed nami burze. One będą koncentrować się w poniedziałek, nawet w pierwszej połowie dnia, najpóźniej do 15:00. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, może jeszcze na Kielecczyźnie. W burzach spadnie do około 15 mm deszczu. Niewykluczone lokalne opady gradu. Już po południu, jeżeli coś zostanie, to głównie deszcz. Temperatura będzie nieco niższa, bo w Szczecinie 22 stopnie, w Gorzowie 23, w Suwałkach 23, Warszawa już 25, podobnie Łódź, a 27 Rzeszów i Kraków. Chociaż przy takim pogodnym niebie, jak będzie w centrum czy na zachodzie, odczuwalna temperatura i tak będzie zbliżać się do 30 stopni. To tyle, jeżeli chodzi o poniedziałek. A co w kolejnych dniach? Zerknijmy. Kolejne dni zapowiadają się pogodniej, tylko z przelotnym deszczem na wschodzie. Od 22 do 26 stopni, 27 na zachodzie. Tak będzie właśnie we wtorek, a w środę już od 25 do 31. Bardzo pogodnie na zachodzie i w centrum, to w słońcu na pewno będzie mocno powyżej 30 stopni. I to, co idzie właśnie z zachodu, będzie dawało bardzo wysoką temperaturę zarówno w czwartek, jak i w piątek, jak i w sobotę. Ale szczegóły później.